Co mnie te szumy włączasz? Potrzebujemy ich. Dobra, ja mam te kanę na skowiec, to ty ustaw na Wikinga. Wikinga nie ma. Nie ma? Jeszcze nie wystartował. No, Wiking. No, dobra, ustawię ci, nie? Ona jeszcze nie ma w powietrzu. No, okej, będzie na później. Tak, teraz niepotrzebne. Dwójka, tu jedynka, jak sytuacja? No to ja się powiedział, że już mu działa. No okej, powiedz mu, żeby wszedł tu na radio. Loud and clear. A, mamy chyba konflikt numerów bocznych z kimś. Z jakimś Hornetem. Tak, Chevy 1-2 też ma 4-1-3. Tak mamy, ale jeszcze jakiś chorobny to też tak ma. Nie przejmuj się, pewnie spadnie. Na pewno, nie zastąpi nic tą kotę. Ale chyba trochę wieje, zobacz jakie fale są. Rozumiem, masz na Ford Blunt taking up. No 10 węzłów, ja z tego zapamiętam. Nie, więcej. 15 węzłów. Rozumiem, Marshall, Ford Zero Two, taking off cut. Jakieś UFO mamy z lewej.
Czemu? Patrz, jakie jasne punkciki na niebie. O, no to... Niska podstawa chmur jest. No nie trzęś tak. To jakieś robactwo na to. Prowizjon patrzy, zostawisz to ongoing, switching to tactical. Prowizjon to zostawisz ongoing, switching to tactical. Jest jeszcze jeden problem związany ze mną. Nie za bardzo wiem, jak się komunikować jeszcze tutaj, jeśli chodzi o procedury lotniskowe. To mi zostało. Dobra, po momencie będę wbijać moje pointy. Już alarm zrobiony, tak? Potwierdzam. Dwójka, jak u ciebie z alignmentem? Ale było 33%. No, on ma tego Chestera, Chester jest trochę wolniejszy z tym. Chester to jest jebany służbista i nie zaczyna alignmentu, dopóki nie włączą się silniki. Pojebane jest to oświetlenie w tym samolocie. Czemuż? No bo w dzień nie widać strzałeczek. Których strzałeczek? Tych na kapie. No rozjaśnij sobie. A, bo takie jest rozjaśniane. Zbawiam ci tak jak pewien pilot, którego pewnie obaj znamy, u mnie działa. Jeszcze się zastanawiam, czy to jest może kwestia tego, że wygrałem sobie ten Clear Cockpit. No może być. Dla mnie to jest bez sensu. Co bez sensu? Ten clicker cockpit, to ładnie wygląda teraz. Tylko że z drugiej strony już wszystko wiem, co gdzie jest. To prawda, nie muszę z nim czytać. Jakbym chciał przeczytać się teraz w miarze, to bym nie rozczytał, bo po prostu wiem, co gdzie jest. No ja też, ale wkurzały mnie te powycierane rzeczy. Wyjka 60%.
stronę. No to czekamy tylko na dwójkę. 127500, radio check. 55. Dzięki. Dobra, nie wiem, kto będzie pierwszy, Hornety czy my, czekamy na ciebie. Jakby co, to kołuj do Cat 1, ja będę do Cat 3. Ok, przyjąłem. Będziemy startować jednocześnie. No to zaczekamy. No właśnie chciałem powiedzieć, na i chuj. No, tylko drobinkę się spóźnić. Dobra, dajmy już im startować. Call 2-4, taxing to Cat 2. Tylko nie przewijaj kasety na drugą stronę. Powtórz? Numerami poprzednimi na lotnisku, którym się posługujemy, czy nazwami? Numerami. Zgłaszali się jako to ship. Okej. Znaczy, zgłaszali się jako... Jakieś kable się za nami ciągną. No jest, nie widzisz tego. Przeprosimy później obsługę.
serwer. To było ciekawe. Dzwoniła mi muzyka w Walkmanie. Kurde, 405 kodentyk myślę. Poczekaj, muszę położyć na jedynkę. Zresztą mu rewer, dobra, jak wiesz, podepnij się i tak możemy startować razem. Daj znać, jak będziesz gotów. Okej, okay, jesteś gotów, tak? Tak, potwierdzam, jestem gotów. No, będę parę sekund po tobie, zgłaszam nos. Marshall 413-414, request takeoff. I możesz startować. Myślałem, że pierwszy wystartuje. Też tak myślałem? To ale spoko, jest blisko, leci za Dabi. 14 Airborne. Wypad mamy? Pierwszy. 413 Airborne. Nie czytałem, powtórz. Marszał 390. 400. Departure 409, taxing to cut 3. Marszał 3, 4, 4. 1-3,
414, outbound, switching to tactical. Przełącz nas na kącika. Zakręcamy na 010. I wznosimy się na 30 000. Masz Magica. A mam na waksa żywego, czy w AI? A nie mamy żywego waksa, ale to jest też nasz unikom na ten, więc... Nie jest przypadkiem na tym, na 242500, nie są wszyscy? Enfield, Gwen 3, Wizard, yeah. Bra, 2884, 190, Magic, Sheriff, Cruise Ship, Tomcat, check-in. Chevy, Gwen 1, Bra, 2884, 28600, hot. Dobra, wznoszenie 10, 4 military, jest do pałki. Włącz kamerę. Informacyjnie grupa kontakt 1 to starcie z Sanaki 3 śmigłowce UH-1, misja SAR. Informacyjnie, Enfield 1 czeka na ciebie na stacji już. Enfield 1, kontakt 1 przyjąłem, mamy dopiero po starcie, mieliśmy małe kłopoty. Jak mnie nie doganiasz, to daj znać, bo cię nie widzę teraz na skrzydle. Mam wizual, widzę cię, ale nie jestem kawałek za tobą. To mów o tym od razu i bij na skrzydły. Obecnie 320 prędkość. Chevy 2-1, Wizard. To ja mam 360, tak? 352-4110 at 28,000 hot. Wszedłem w chmury. Chevy 2-1, Wizard, Gwen 1, Bra, 351, 4, Gwen 110, at 28,000, hot. 90, at 30,000, hot. Chevy 2-1, Wizard, Gwen 1, Bra, 352, 4, 100, at 29,000, flanking. Jak doganiasz? Przeszedłem przez bardzo. Powtórz? Przeszedłem przez chmury, jeszcze cię widzę, nie doganiam. Pewnie się, że masz wszystko schowane, bo ja już mam 270. Chevy 2-1, Wizard, Gwen 1, Bra, 3-5-0-4-100, at 17,000, flanking. Trzysta siedemdziesiąt mam prędkość obecnie. Dobra, ja przyspieszam lekko, bo za bardzo spał. Mam 270. Zapomniałem. Chevy 2-1, Darkstar, Gwen 1, Bra, 063-4210, at 30,000, gold. Chevy 2-1, Darkstar, Gwen 1, Bra, 063-4210, at 30,000, gold. Jestem na prawym skrzydle. Widzę, wyjdź bardziej na prawo.
Star 1-1 in field 1-4. Request bogey dope. Dobra, moje ustawienie 94. Enfield 1-4. Dark Star 1-1. Clean. Marcus, co się zrozumiałem? 94 RPM-y. Wizard 1-1 in field 1-3. Request bogey dope. Wyjdziemy na 32 tysiące do wyrównania. Enfield 1-3. Wizard 1-1. Clean. Wizard Wizard do 3-1. Radoczek. Powtórz. Wizard 3-1. Postarcia z lotniskowca. Misja strike na lotnisku w Sochi. Odbij troszkę w prawo. No tak, wysokości normalne. To nie paliwo, nic nie rzucę. Okej. Po prawej dołączyłem. Stabilizuję. Jesteśmy już na detalinku owocowym. Wiesz co, jesteśmy na lotniskowym. No, już przełączam. Co my mamy? Wizarda, dobra. Dobra, będę zmniejszał obroty, tak żeby mieć fuel flow poniżej 5. Daję 96. Dobra, jesteśmy na Aleksowym. Dwójka nie widzicie? To mów od razu, przypominam. Ja jeżeli już ci uciekam, to mów o tym od razu. Ja Chevy 2-1, Dark Star 1-1, Bra 0-0-8-4-110 at 6000, flanking. Chevy 2-1, Dark Star 1-1, pop-up group 0-0-6-4-110 at 3000, flanking.
Mam 290, raczej się nie uciekam już. Zostawcie może yardsticka. To weź ustaw, ja zostawię to. Liczę na wyskowcu. Dobra, zaraz się z nim dogadam. Dobra, będę utrzymał prędkość 300 węzłów. Wizard 1-1, in field 1-1. Lekko korzybuję. Postaw yardsticka na 69. To co tam dalej widzimy? To co widzimy tam mniej więcej na 0.9.0.0.0.0. No mogę ci potwierdzić, tak? Jeżeli ich złapię. O, zgłasza jako friendly. Okej. Tak, ten drugi też. Kurde, wiesz co? Sprawdź, ja jeszcze zobaczę, pewnie się w billboardzie. Ja tego mam kilka, Magic Apex mam kilka, Zgłaszali. W briefingu jest 242500, ale on przerabiał obydwa awaksy na 242. Okej. Nie słuchałeś. Mogłem... No. Akurat być zajętym czymś ważnym. Czewi tu, radio check. Czewi tu, pan na Czewi. Czewi tu? Czewi tu, nie, tu Rio, Czewi tu, radio check. Na Waxer. Inaczej byś myślał tamtym radio. No i odpowiedzieli nam też. Hunter na pewno odpowiadał i Krzycho. No, pytam, bo ostatnio było, kurde, sporo zamieszania ostatnimi czasy. Jestem na to przeżurowy. No, 060 na 140 na razie startują. Dopiero jak będziemy na drugi waypoint lecieć, to ich zobaczymy. Teraz nie ma co rzeźbić. Ustaw yardsticka na 69 X-ray. Chevy 2-1, Darkstar, Gwen-1, Bra, 077, for Gwen-140, at 26,000, hot. Jakoś przypadkiem... Chevy 2-1, Darkstar, Gwen-1, Bra, 076, for Gwen-130, at 30,000, hot. Ustawiamy.
Darkstar 1-1 Bra 075 for 160 at 17,000 flanking. Przecież tak chwilę atakam. Chevy 2-1 Darkstar 1-1 Bra 027 for 70 at. No to ja cię nie widzę, a masz hardware? Flanking. Dobra, masz z powrotem. No, dobra, bo ja byłem, nie, byłem na twoim pytaniu. Już jest. Chevy 2-1, Chevy 2-1, 1-1, 0-2-0-2-74, no, wszystko wcale nie mam. Dlaczego? Ja ustawiłem 5 X-ray. Tak, 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 ja chciałem się tylko upewnić, nie, też nie mam odczyta. A po co chcesz rzucać? Teraz go widzę. Nie będę lżejszy? Teraz co ci mówię? Mówicie na waksie. A, no tak, pomyliłem się z matematyką, przepraszam. Nie zwolniłeś za bardzo trochę? Kontakt przed nami, kontakt przed nami. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 081, 4-1-3 at 25,000. Dobra, zbliżmy trochę ten doczek. Magic, Chevy 2, Enemy Bandits, Bra 030, Range 100 miles. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 033 450 at 29,000 knots. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 030 450 at 29,000 knots. No, pojawiło się tego trochę. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 055 480 at 6,000. Tylko tam to dalej. Ustaw się na mojej prawej. Chodzimy już do walki. Dwójka, czy twój czas terminacji? Nas złapał? Coś mnie lokuje. Jaka jest odległość do tego? Kol 2, to 7. Oni nas łapią. Kol 2, to 7. Kol 2. Request bogey dope. Od północy 2:29 lecą, zajmują się sięgiem. 30 mil, 30 mil. Strzelamy, strzelamy. Dodge 1, Chevy 2, atakujemy taki sam Fox 3. Kapimy, jesteśmy 20 mil od Sochi i atakujemy hangar. Wystrzel 1, patrz z kryptuka i uciekamy w prawo. Fox 3, Colt 2. Fox 3, Chevy 2, 450. Leci rakieta z tyłu. Czafuj. Jedynka defensyw. Dobra, chyba poszła w dół. Kolejna para leci, złapią to przed nami. Tu jedynka angażuje kolejną parę, która leci z południa. To nasi? Czekaj, to nasi to są. Chyba tak.
Przerywam, to nasi. Czy jest tu jeszcze jakiś z tego chipa? Jest za nami, zobacz, zrobię ci widok. Jest jeszcze jeden, widzę go. Dobra, atakuj, też na niego zawracam. Pocisk. Chevy 36450 at 14,000 flanking. Jest z prawej. Puściłem defensywicz. Chevy 2-1, flanking defensive. Kłyka jesteś? Jestem. Dobra. Kolejny to szybko zatakuje. W środku? Chevy 2-1, Dark Star 1-1, Bra 0-8-1, Fork 140 at 30,000 flanking. Chevy 2-1, Dark Star 1-1, Bra 0-8-1, Fork 140 at 30,000 flanking. Dwójka jest przy nich, tak? Dwójka, jak sytuacja? Widzę na kapelunku. Czekaj, wyprosty. To jakiś tu szyb przed nami, to chyba nasi, tak? To nasi. Wizard 1-1, in field 1-3, request bogey dope. To są nasi, nastawiam się na północ. In field 1-3, Wizard 1-1, bra 3-1. Potwierdzam nasi. Jeden jest jeszcze w dole. Dwójka, mów, poszedłeś w dół z tym gościem? Tak, jak uciekłem na dół, jestem pod chmurami, idę w górę teraz. Uważaj, jest przy tobie ciągle. Idę na swój, z prawej jest. Springfield 1-4, Wizard 1-1, Bra 026, 480 at 18,000 flanking. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 029, 450 at 18,000 flanking. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 028, 440. No zgłaszam jako friendly. Zalokowałem cię. Chevy 2-1, Darkstar. Ja mam lokę, tak, teraz. Friendly. Dobra, mów. My tu mamy dwa kontakty, to mi niepokoje, widzisz? Nie. Jeden zniknął, rozglądam się. Po lewej, na naszej dziewiątej jest, widzę. Nie widzę go tu w ogóle. Podejdź w górę, włącz go. O 14 chyba. Włącz do pałki w górę. Tak, to nasza dwójka. Przebiję się przez chmury, dołączę do ciebie. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 025-440 at 20,000 flanking. Mamy Farship za nami. Chevy tu, do kogokolwiek to jest w naszym pobliżu. Mamy Farship nadratujący z północy, MiG 29. Dwójka, znajdź mnie. Co rozumiesz w twoim pobliżu? Dwójka jest na dziewiątej naszej. Chevy 2-1, Wizard 1-1, pop-up group. On 2 będzie angażował. Chevy 2-1, Fox 3. Chevy 2, wycofujemy się na południe, nabieramy wysokości i zawracamy was bez sprzeciwu. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bravo 0-8-7-4-1-1-3 at 3,000 flanking. Dwójka, ja mam dzwon, wizual, jesteś na naszej siódmej.
Potwierdzam, dołączam do was. Oni mówili czy ty, do mnie, czy ty do dwójki? Ja do dwójki. Regan Angels 9. Kurwa, blisko są. No. Chevy tu, już angażuję. Mogę odpalać, 22 mile. Złap któregoś z tyłu jeszcze. Chevy tu, one, tu one. Odpalać drugą? Tak, bardzo. Dobra, poszły dwie. Chevy to one, z tyłu. Ofensyw. Dwójka, atakuj, skończyliśmy Feniksy. Atakuj, będę wspierał z tyłu. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 0-3-0-4-20 Zawracam. Są za nami na siódmej, nie? No bez jaj żaden nie trafił. Załapać ci w single tracka? Tak, łapie. Dwójka, spróbuj ich złapać. Jeszcze chyba jeden został. Kurwa, będzie miał większy zasięg. Leci na nas? Leci na nas? Czekaj. Proszę. Mam go? Enemy, enemy. Powstrzymaj. Leci bokiem. Wizard 1-1, in field 1-3, request bogey dope. Dobrze, leci bokiem. 12 mil. Chevy 2-1, Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 31549 at 23,000 flanking. Zgubiła? Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Chevy 2-1, Wizard 1-1, merged. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 29544 at 14,000 flanking. Who's up? Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Papa Group 098-4-1-3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 
jaką wysokość? Mamy coś na plecach jeszcze, 29. Chevy 2-1. Dobra, tam. Pop-up group. 0-9-8-4-130-5000-flanking. Dwójka, ile Felixów tu zostało?
Chevy 2-1, Rockstar 1-1, pop-up group 098-4130 at 5000, cold. Dobra, dwójka, rejoin. Fuel state? 8200. Wizard 1-1, Springfield 1-4, request bogey dope. Springfield 1-4, Wizard 1-1, Bra 303-4120 at 11000. Dark Star 1-1, Bra 2-1-4-60 at 3500, flanking. Kieruję się na waypoint pierwszy na 150. Wizard 1-1, Springfield 1-3, request bogey dope. No kurde, trochę bliska podlecieli, co? Wizard 1-1, Bra 309-4120 at 12000 hot. Teraz jesteśmy zwróceni na pobudzie, także raczej na szybciej odkryjemy. Dwójka, ustabilizowałem na 30 000, kieruję się na 1-4-5, na weekend pierwszy. Zwalniam, czekam na ciebie. Widzisz ten kontakt, co namierzyłem? To jest friendly. Mhm. No to, bo to nasze na południu są. Jest daleko. No znaczyłem go. 70 mil. Jestem za tobą, 20 000 i tam w górę. Nie używaj przypałki, spokojnie dołącz. Ja będę, jak dolecę do pierwszego, zakręcę do drugiego. Widzę, trwam smoger. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 286, Ford 100, at 16,000. Do kogo 7? Babi Spagier. A, dobra, widzę. Darkstar 1-1, Bra 286, Ford 130, at 16,000, hot. Ustaw dwójkę. Mnie też. Kozan engaged to ship 309 for 196 Bose. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 083. Mamy jednego killa. Mi się wydaje, że mamy 4. No według tego to jeden, nie? Nie, zobacz po mnie. 4. A nie, czekaj, to Lukas ma jeden. Wszystko fajnicy wpadli. Pierdzielisz, niemożliwe. Nie mam kontaktu. No, widzę, że jesteś 9 mil za mną, ja zwalniam, że jest bardziej wydarzy. Ja spokojnie, tak spokojnie, tak spokojnie, tak spokojnie. Ja mam jakieś 270 prędkości. Zbyt gwałtownie wchodzisz. Bardziej się na prędkości skupię, była większa jak wysokość. Szybko wypadę, Spike. Skąd te migi świecą, tak? Wizard 1-1, Springfield 1-4, request bogey dope. Zawęż trochę szukanie, pobaw się barami. Widzę na środku, Springfield 1-4, Wizard 1-1, clean. No nie takim szerokim, bez przesady. No, mogą być bardzo daleko. Tylko radar, bo na radarach nie złapiesz, tak?
Lubiąska wychodzi. Bo ten tutaj przed nami to friendly. To chyba nasi tam w górach. Wizard 1-1. Oni tam mają zakłócanie włączone, wiesz? Chevy 2-1, Darkstar 1-1. Darkstar 1-1, Springfield 1-3. No skacze mi góra dół. Enfield 1-2, Darkstar 1-1, Bra. Dobra, nie marnuj paliwa, bo on przyszedł do mnie na spokojnie. Teraz będę zawracał na 2-7-0 na łapie pierwszy. I będę przegadzał. Informacyjnie, punkt 1, kontakt z rozbitkiem. Będziesz mógł poskanować północ zagrożony. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, pop-up group 310-490 at 3000 hot. Zatręcam na północ, także idź po wewnętrznej. Będzie to będzie. 6800 paliwa. Mam wizuan. Ja też to czas. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, pop-up group 3-0-8-490. Dobra, winda to będzie 4000 w 4000, zawracam. 1-1, pop-up group 308-490 at 3,500 hot. 308-90 mil nisko. O, chyba mam. Wróg? Zgadzałoby się z RWR-em. Jeszcze nie mogę złapać. My nisko są. Ustawiamy się na 308. Dołącz do mnie, dzwonię do Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 0-8-4-4-1-0. Jak są bardzo nisko, to musimy w dół pójść. A czekaj. Mamy ich. Widzisz tu ship? Widzisz tu ship? Na... Widzę na razie Palinka. Tak. To jest hot. Ustawiam już się na niego. Za chwilę będziemy angażować. Weźmy ich złap na Helsi jako odległość. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bravo 087-4-100 at 35,000 flanking. Dobra, wystrzeliwuj obydwa Feniksy i będziemy wracać. Ja zostanę z tym, będę cię ubezpieczał. No mamy świetność. Zwalnij. Fox 3. Nie za daleko? Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 090-4-110 at 35,000 flanking. Weź jeszcze do nich odległość. To zaczekaj, zaczekaj. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 090-4-110 at 35,000 flanking. Kapłan z Payton, Teddy Mike. 45. Pana Sochi, jaki jest wasz status? Mogę single tracka złapać na jednego. Dodge 1, jeden samolot zrzucił wszystkie swoje bomby w cel, drugi teraz podchodzi. Enemy. Jeszcze 3-4 minuty. Łączę jammera. Dwójka, ile tu zostało Feniksów? Dwa Feniksy. Dobra, odpad dla nich, ale z 30 mil. Oni są dużo niżej, z 30 mil odpad. Okej.
Darkstar 1-1, Springfield 1-3. On na 6000 leci. No, możemy się Springfield 1-3, Darkstar 1-1, Bra 0-7-4-4-100. Informacyjnie, grupa Pontiac 1, mamy go, pilot na pokładzie, wracamy do bazy. Happy Pan, to jest Springfield 1, Springfield 1, zostajemy nad nami. No, to jest to jest Forship, nie? Pontiac 1. A ja widzę to jako Tri-Ship. Tri-Ship, dobra. Dwójka, słuchaj, to jest Tri-Ship, to przed nami. Masz dwa Feniksy. Zobaczymy, jak zareagują, czy spierdzielą. Jakby co, to podlatujemy odpalić ich jeszcze ze sparów. 23 mi da. Fox 3. Jeden do góry, 9000. Słuchaj, atakujemy ich z góry. Strzał ze sparowów. Zalokuj sobie którego z nich. Ja mam ostatniego. Czekamy aż trafi i uciekamy. Mamy przewagę wysokości i prędkości, ale to mamy już uzbrojenia, także strzał i ucieczka. Chevy 2-1, Darkstar 1-1, Bra 351, 418. 9000 idzie wyżej, 16 mil. Angażujemy Trishy w 39. Enfield 1-2, Darkstar 1-1, Bra 044, 470 at 28,000, flanking. Splash. Chevy to 1, Fox 1. Znaczy się 10 mil. Mil idzie w dół bardzo szybko, może jest splash. Nie ma splasha? Nie ma, nie ma splasha, 6200. Leci rakieta właśnie w tamtego po lewej. Ale mnie wystraszyłeś. Splash. Wycofujemy się. Jedynka Winchester. No słuchaj, dwójka goni tamtego. I obraz wydaje się clear. Ale wiesz co, może niech go to kończy, bo on jest na szóstego. Dobra, nie odpuszczaj. Jak jesteś na jego szóstej, to walczy, lecimy do ciebie, spróbujemy cię sprawdzić, czegoś działek nas przeciw. Walcz z nim. Tak, teraz. Springfield 1-3. Request bogey dope. Springfield 1-3. Darkstar 1-1. Nie działek. 3-4-0-4-60. Musisz samemu próbować namierzyć. Działek nie ma, mam zero. Ale wybacz. Wyśrodkuj mi. Darkstar 1-1. Infield 1-2. Request bogey dope. Enfield 1-2, Darkstar 1-1, Bra 328, Fork 110, at 3500, hot. To enemy chyba złapałeś. Atakuję go, mam wysokość. Chevy 2, Darkstar 1-1, Springfield 1-3, request bogey dope. 120, at 5000, flanking.
Jest splash chyba, tak? Wracamy, jesteśmy... Darkstar 1-1, Springfield 1-3, request picture. Ustawić się na tego? Czekana na lotnisko? Dobra, słuchaj, idziemy na razie nisko. Jesteśmy trochę w dupę spali. Mam 600. No to ja go muszę wywołać przez F10. Ta... Długo on się utrzyma? Mamy 200 mil też. No trochę się utrzyma, no ale to lepiej zbliżmy się, tak? Dobra. Co jest na naszej pustej? Próbuję cię zlokalizować. Mnóstwo friendly. Dwójka, puść flarę. No to on powinien być na naszej pierwszej gdzieś, ale wejdź wysoko. Nie wiem kto to jest przed nami. Ale przed nami nam pokazuje friendly. Chyba nie za mną. To jest spadochron. Weź, wejdź na 34 tysiące jakieś, żebyśmy dolecieli. Dobra, wchodzę wysoko na 30 tysiące. Otrzymaj wtyrniki. Dwójka, odrzuć zbiorniki. Poszło. Dodge 1 informacyjnie. Skończyliśmy działania nad Sochi. Wracamy na lotniskowiec RTV. To Zanko, Zankopis. Słuchaj, nie wyszukaj mnie teraz, kieruj się na Kortu, też kończymy w tej chwili, jesteśmy na bingo i lecimy do lotniskowca. Przejąłem. Dobra, zastanówmy się nad alternatywnym kontrolskim. 172 mile do lotniskowca. Ile masz fuel stack? 4600. Dobra, to ty dolecisz. Poczekaj, zobaczę w briefingu, czy jest jakiś alternate. Na stacji, bo z waszego kierunku spajkuje mi 127. Jesteśmy, angażujemy w tym momencie. Powtór. Jesteśmy, angażujemy pojedynczy samolot. To? Sanaki jest nasze. Dobra, ustaw tego na Sanaki. W razie czego na razie? To nam wystarczy, jak pojedę wyżej. Do Sanaki. No powtórz?
128 do Sanaki. Prawie na jeden wychodzi, tak? Lecimy do pluskowca. Możesz jeszcze dowołać, to jest trzeba, bo on też za nim wejdzie. Aktywowałem. Wysyłka po prostu, co do mnie było? Dark Star to Magic, po wykonaniu zadania grupa nieprzyjacielska rozbita. Wraz z Lightem Pontiac będziemy wracać do na Arctic. Dobra, to ustawię na Argo. Wziąłem, ustaw. Rzadko planuję. Do 7 przechodzimy na częstotliwość lotniskowca. Springfield 1, Field 1. Dwójka, tu jedynka jest. Springfield 2? Parę mil za tobą. Macie włączony jamming? Springfield 2, neguję. Przełącz mi jeszcze raz na synaki. Masz 93 mile. Przepraszam, źle ustawiam. 116. Kurwa, słabo to jest. No to Sanaki powinniśmy dolecieć i z prostej wylądować, nawet niezgodnie z wiatrem. Tak. 115 mil w lewo, nie? Tak, żeby na jedno dochodzi do tąpkowca prawie.
kondensację ma przynajmniej ta dwójka, nie? Tak, dobra, słuchaj. Fuel flow mam teraz na 2,5, lecimy z prędkością 320. Wiatr mamy w kierunku 100. Chevy 2-1, Darkstar, 1-1, Bra, 0-8-0-4, 170, at 4500, flanking. Dobra, Takan jest na... Tankowiec, tak? Nie, teraz jest na Sanaki. Już tak na tankowiec znowu. Ustawione? Dalej, lecimy. Tankowe strasznie blisko, bo nie blisko, co by w komplecie to było. Mało tego do Kopa. Chevy 2-1, Darkstar, 1-1, Bra, 0-7-8-4-170, at 4500, hot. Chevy 2-3, body spike at 16. No, to mój trzeci lot jako RIA. Powiem ci owocny. Tyle jeszcze wrócić. Trzeci w życiu, nie? No proszę. Ale nie jest taki skomplikowany jako ogarniasz samemu jakikolwiek samolot, to wiesz jak to wszystko funkcjonuje. No właśnie, szczególnie kwestia radaru. Naście czafów nam zostało. No tam ładnie poszło. Chętnie później w tak nie popatrzę. Ty masz włączone, bo ja tam się włączyłem, bo to zżerało za dużo zasobów. Ale co? Tak wiem. Ale tak, tak. No, leć trochę oszczędnie, bo miałeś 4000 ponad, a zwolnij. Weź to fuel flow sobie obniż. Popatrz, on 2000 ponad zwartował na tym odcinku, a ja 600 galon. I tak jestem lekko zaniepokojony. Magic, Chevy to switching do tanka. Dobra, przełącz się na tą częstotliwość tankowca. Możesz wyładać. Arko, Chevy 2, one request. Arko, 1-1, Chevy 2-1, request rejoin. Dobra, słuchaj, jeżeli masz problemy z zamkowaniem, to ty się już słuchaj, na którym ty się radio przyłączyłeś? Na głównym? Na pierwszym, tak. To zawsze zostawiam. Dobra, mniejsza, nieważne. Słuchaj, przełącz się na lotnisko, co masz problemy z tankowaniem,
Leć już prosto na request rejoin. Czepę tutaj tak do tyłu, żeby tam było na, nie wiem, filtro 3-3 i ląduj z prostej. Spróbuj się tam dogadać, oczywiście zgłoś, żeby z prostej lądować, że masz niski zapas paliwa. Ja spróbuję się to tankować. No, nie jestem taki pewien, bo on się nie zgłasza. Tu się wyświetla koszel, nie? Z listy. No, go strzelił, nie, ja wcześniej go zgłosiłem, ale nie wiem, co się było. 1-1, Chevy 2-1, request rejoin. Jesteśmy w dupie. 75 minut do lotniska, co? Ale czekaj, jeszcze tu się wyświetla jako 32 Yankee na naszym tym i to jest KC-135. No, KC-135, a nie MPRS. No to może zmienię na 32 Yankee, zobaczymy co to jest. No ale jak tam polecimy i okaże się, że to jest 135, to nie będzie odwrotu. Czekaj, zmieniłem na 32 Yankee, zobacz. O, 116 mil na opcji. Dobra, z powrotem zmienię na naszego. Tak, nawet nie bardzo, to jest 135 MPRS. No chyba, że on jeszcze ten, nie osiągnął pułapu. Zniknął nasz tanker. Przełącz nas na skrót. Jest. Będzie. Marszał, 4-1, 3-2, 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 3-2
Mothers, Zero to Zero, Fortune Angels, Fear, State 143. Marshal, Form 09, Format 0, Linie. Dałeś na idle teraz? Marshal 413, Marky Mops 019440, Angels 29.5, State 1.3. Powinno się udać. Tylko musimy z prostej lądować. 413, Weather is visibility 10 plus miles. Forward layer at above 1. 10. Marshal 413, low fuel, request straight. Lub tak straight, ale zgłaszaj na kolejnych odległościach, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jesteś. Przyjąłem, 30 mil Angels 24. Złożę skrzydła i się zmieni opór. Zjebiemy o wodę z takim sorti. Damy radę. Angels 14. Mam wizual. 1.2. 414 inicjał. Masz wizual? Potwierdzam. Dobra. 405.
state switched out. 401. Abort inbound, resuming mission. 405. Abort inbound, resuming mission. 403-404, commands. Marshal, 401. Marking mops 2-9 and 5. 4-4. Angels 0-5. Holding hands with 402. 403. 404. Low state 2.8. 401. Mother's weather is visibility. 401. See you at 10. 051. Case for recovery expected DRC 908. Report see me at 10. Initial Angels 5, range 5 miles, emergency landing cloth. Mam nadzieję, że to się nie wie. Tower 403. Jesteś za wysoko? Jestem za wysoko. Nie wiem, wyjebał kogoś z Tesla, więc się już bałem. Jesteśmy za wysoko. Pojebane. Już myślałem, że Polter. Prawie się zesrałem. Ja też. 413, abort, deck 3. Wiesz, że nam zostało tak naprawdę 400 galonów, nie 800, nie? Bo on się gasił przy 400. Trochę płasko szliśmy, co? No, w ogóle za wysoko zaczęliśmy. Ale wiesz, wolałem wyżej zacząć, mieć ewentualnie więcej energii. 4-0, break. 4-0, holder, bo to tego. Nasze systemy. Ręce jakby się trzęsą.
Ty? Ja nie mogę w guziki trafić. Ja też.